Dzisiejszym gościem jest, uwaga, Ania Sobota, podróżniczka, która zwiedza tanio świat i wam dzisiaj o tym opowie, a towarzyszy mi mój fantastyczny partner tutaj na YouTubie, nazywa się Paweł. Paweł, przedstaw się i później Ania. Witam wszystkich, ja tutaj razem z panem Mirosławem tworzymy content odnośnie live'ów o podróżach, gdzie zapraszamy fantastycznych podróżników, jak dzisiaj panią Anię, która nam opowie o tym, jak tanio podróżować po świecie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, tych, którzy są teraz z nami, ci, którzy za chwileczkę dołączą i tych, którzy obejrzą ten materiał później. Ja ogólnie podróżuję od dawna, od 20 mniej więcej lat, natomiast wcześniej te podróże było ich mniej, ponieważ też byłam młoda, byłam mamą, miałam małe dzieci, miałam więcej obowiązków, miałam pracę na etacie, nie było tego urlopu, tak dużo tego urlopu nie było, więc te podróże były raczej takie w bliskie kraje, czyli tak zwana Turcja, Egipt, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, jakaś tam Kreta, Santorini, Rodos, Tunezja, te klimaty, gdzie ogólnie dużo Polaków w te miejsca jeździ, w te regiony, można sobie na to pozwolić, bo nie są aż tak drogie. Ale ja podróżuję tanio i uważam, że nie chodzi o to, czy ktoś ma pieniądze, czy ich nie ma, po prostu uważam, że nie będę przypłacać za coś, co mogę kupić taniej. Natomiast moje podróże są ogólnie wszystkie tanie, to znaczy są to tanie loty, tanie przemieszczanie się na miejscu, tanie hotele. To, że ja mówię, że one są tanie, to nie znaczy, że one są niższej klasy, to nie znaczy, że ja śpię w hostelach, tylko ja po prostu śpię na bogato w drogich hotelach, ale potrafię je kupić za małe pieniądze. Ale te wakacje są na bogato. Wiesz co, ja myślę, że jedną rzecz, że coś nam tam zdali. Coś tam że, powiem, że, tak. Ja już mniej więcej mi powiedziałaś, ja tego nie będę zdradzał, jak to robisz, ale parę takich rzeczy byś mogła zdradzić. Pamiętaj jedną rzecz i tak wszyscy nie powtórzą tego, bo ludziom się nie chce ogólnie robić takich fajnych rzeczy, ale jest też część podróżników, którzy po prostu normalnie chcą tanio podróżować i wiedzę, którą dzisiaj im powiesz, przynajmniej część, to nie wszyscy wykorzystają, ale przynajmniej będą wiedzieć, że jest taka możliwość. Ja, tak, jak najbardziej. Ja na przykład, jak kupuję taki lot, to odpalam w domu około 6 laptopów. I to jest najnowszy jakiś tam MacBook, który ma mój mąż, bo on ma wszystko najnowsze, w sensie jest zakochany w Apple, więc on ma wszystko z górnej półki, więc odpalamy taki komputer, ale potem mam takiego starego, co po prostu go odpalam, to 2 godziny on się odpala, jakiś tam Windows 98, no i my ładnie, cierpliwie czekamy, aż on w ogóle się uruchomi. I wtedy jak odpalamy, słuchajcie, na przykład równocześnie 6 czy tam 7 tych starych i nowszych komputerów, zazwyczaj są to laptopy, to nie wiem, czy znacie taką aplikację, bo ja w ogóle będę wam mówić dzisiaj też o aplikacjach. Mój mąż ma w swoim telefonie około 700 aplikacji, ja mam trochę mniej, bo około 100, bo ja po prostu nie korzystam, wszystko to zazwyczaj robi on, więc ja mówię, nie instaluję, nie chcę już i tak ty to masz, po co mam mieć to ja, mi to zabiera pamięć, potem mam tych stron do przewijania tyle, a on po prostu jest taką osobą, która jest gadżeciarzem, takie rzeczy lubi, więc on ma te aplikacje w swoim telefonie. Ja je oczywiście wszystkie znam, natomiast nie zaśmiecam sobie tym telefonu. I w tym momencie jest taka aplikacja, w której zmieniamy tak jakby swoje położenie lokalizacji. Paweł, wiesz, o czym mówię? VPN i tak dalej? Tak, tak, wiem o VPN-ie, że wtedy możemy podać swoją lokalizację, że jesteśmy w innym miejscu. Tak. I to nas właśnie, na przykład jesteśmy wtedy w Brazylii według lokalizacji. Tak. To ja właśnie od razu powiem, że jestem ciekaw, jakie masz właśnie pomysły, bo ja powiem może, jakie są takie najbardziej rozpoznawalne teraz u ludzi, czyli tak, takie podstawowe to jest, żeby kupować na trybie incognito i właśnie ze zmianą lokalizacji. To są takie, które właśnie można gdzieś znaleźć, takie tiki, ale właśnie jestem ciekaw, jak to pójdzie dalej, do czego te 7 komputerów, bo to może być bardzo, bardzo ciekawe. No i teraz słuchaj, w każdym komputerze robię sobie inną właśnie lokalizację. I na przykład, jak się loguję jako Polak z Polski, gdzie moim zdaniem Polacy powinni mieć tanio, bo ogólnie Polacy to są biednym krajem, ta średnia krajowa, gdzie zarabia przeciętny Polak, to tak starczy od 10 do 10 opłaty jedzenie, koniec po pieniądzach, tak? I trzeba iść znowu miesiąc do pracy. Więc moim zdaniem Polacy takie loty powinni mieć tańsze. No ale na przykład, jak sobie zmienisz tą lokalizację, że jesteś tak jakby w Norwegii,
no to przecież Norwegia to jest bogaty kraj, tam są większe zarobki, tam się w ogóle opłaca jechać do pracy, bo tam po prostu wszystko jest droższe, życie jest droższe, ale ogólnie są duże zarobki, tak? I dla mnie na przykład osoba z Norwegii powinna mieć ten bilet lotniczy 4 razy droższy niż Polak, a jest właśnie odwrotnie. I nie wiem dlaczego tak jest, ale bogate kraje mają te loty tańsze. Więc ja na przykład się loguję na różnych komputerach, różne komputery mają różną lokalizację w tym momencie tam ustawioną i ja po prostu robię ruch na stronie, ponieważ jak wiecie, jak te algorytmy Facebooka działają, algorytmy Bookingu jak działają i tak dalej, to one są nieprawdziwe, to są tylko wszystko, teraz jest sztuczna inteligencja, kiedyś jej nie było, ale były inne jakieś tam wszystkie te mechanizmy, które tym kierują, że jak na przykład oglądasz na Bookingu pokój hotelowy, to gdzieś tam z tyłu ci się pokazuje już informacja, właśnie teraz równocześnie ten sam pokój ogląda 8 osób, zaraz nie będzie miejsca. To jest tylko taki chwyt reklamowy, bo naprawdę nikt go nie ogląda, ale ludzie o tym nie wiedzą, więc mówią, o zaraz go nie będzie, szybko, szybko tam kupuję. To samo jest z biletami lotniczymi. Ja w tym momencie też robię ruch na stronie, otwierając to na 6-7 komputerach, bo tak jakby Google te wszystkie algorytmy to widzą, mimo że jestem w różnych lokalizacjach, to na tej jednej stronie, bo mam na wszystkich otwartą na samą stronę, robi się ruch na stronie. I jak zwykle pojawiają się właśnie te komunikaty, typu właśnie tyle osób ogląda ten sam lot, który oglądasz ty, za chwileczkę go nie będzie. My o tym wiemy, że to nie jest prawda, ale wtedy tam, gdzie mamy tą najtańszą cenę, czyli w ogóle z innej lokalizacji, na przykład mamy tam cenę, że bilet normalnie kosztuje 3-3,5 tysiąca, ja go widzę już w tym momencie za 2, na przykład 1000, to i tak jest tanio. I normalnie ktoś, kto nie wie, to już by kliknął i kupił, tak? Ja natomiast tego nie klikam, tylko potem wchodzę do realizacji tego zamówienia, czyli to trochę trwa, bo trzeba podać wszystkie swoje dane, tam z paszportu, PSN, no to tam wpisujemy, to trochę trwa. Komputer często to potem mieli, nagle wychodzi inna cena, bo doszło jakieś tam ubezpieczenie, doszło coś tam, różne tam manewry dochodzą, no i nagle z tych dwóch robi się na przykład 2-300. No to w tym momencie ja dodaję noworodka, którego nie mam, więc dodaję w tej aplikacji, w której kupuję dany lot, że ze mną jedzie noworodek. I słuchajcie, co się dzieje, jak podam dane noworodka, PESEL taki po prostu jakiś tam z głowy, oczywiście na początku, żeby się tam Niemcy zgadzało, że on jest małym dzieckiem, no to w tym momencie linie lotnicze robią mi fajną promocję, nawet obniżają mój bilet nawet o 1000 czy tam złotych, czy o 800 złotych, ponieważ oni w standardzie wiedzą, że noworodek siedzi u rodzica na kolanach, tak? Czyli jak siedzi, bo tam chyba od drugiego czy trzeciego roku życia ma już swój fotel, a tam do drugiego chyba roku życia siedzi u rodzica na kolanach. Więc w tym momencie to jest długi lot, który trwa na przykład tam, nie wiem, 10 godzin, potem kolejny na przykład tam trwa 8 godzin, różnie to bywa. Więc w tym momencie ja jako mama, to mi jest strasznie niewygodnie, bo ja siedzę nie 2 godziny, w sensie szybki lot, tylko długi lot z dzieckiem na kolanach, czyli ja mam udrękę. I oni mi w ramach tego robią promocję i nagle ta cena spada o 1000 zł albo o 800 zł. I ja nagle, słuchajcie, usuwam tego noworodka i zanim jakby ten system zareaguje, ja szybko robię w sekundzie klikaj i ja kupuję bilet bez noworodka w cenie znowu o 800 zł taniej. I są takie sposoby, że można naprawdę kłaść te bilety tanio, ale trzeba mieć taką wiedzę, trzeba wiedzieć, gdzie to się robi i tak dalej. Słuchajcie, ja mam też inną aplikację, która na przykład pokazuje mi błędy taryfowe. Co to jest? To jest te błędy taryfowe gdzieś tam dalekich właśnie i tak dalej, ale głównie najwięcej pojawia się ich na przykład tutaj u nas w Europie. Czyli na przykład mam aplikację, oczywiście mam ustawione powiadomienia, czyli mi te powiadomienia schodzą codziennie, ileś dziennie, więc ja też chodzę z telefonem non-stop po prostu w ręku, bo ja pracuję z telefonem, więc ja non-stop z tym telefonem jestem, więc od razu te powiadomienia wszystkie widzę. I na przykład to polega na tym, że na przykład taka firma jak LOT, tak, lotnicza, tak, mają jakiegoś tam, nie wiem, mają dział informatyczny, tak, mają też często stażystów. I taki stażysta, który się dopiero uczy, no to on robi tę najgorszą robotę w pracy, bo ktoś musi od tej drugiej strony wklikać te wszystkie loty, bilety, ceny, żebyśmy my jako użytkownicy wchodzimy na stronę i wpisujemy sobie datę, godzinę, kiedy nas tam interesuje lot, no ktoś to musiał do tego systemu wprowadzić. Jeżeli taki młody człowiek po prostu nic innego nie robi, tylko on cały dzień wklepuje 1000 zł, 500 zł, nie wiem, 2000 zł i tak dalej, to on po prostu pewnego jednego razu się pomyli i zamiast na przykład 1000 zł wpisze 10 zł dalej, nie? I on tego nie widzi. Ta aplikacja wychwyca te błędy taryfowe i ja nagle dostaję powiadomienie, że na przykład jest lot do Londynu za 10 zł. I co ja robię? Ja od razu kupuję 8 albo 10. Ja nie dzwonię do koleżanki i nie pytam się jej tak, słuchaj, lot do Londynu jest za 10 zł, lecisz? A ona mi powie tak,
czekaj, to ja zadzwonię do męża, a wiesz, on nie odbiera, bo jest w pracy, albo idę do szefa, zapytam się, czy nie, bo zanim ona mi odpowie, to już tych biletów nie będzie. Dlatego, że to dużo osób już ma tą aplikację w Polsce, bardzo dużo, i te bilety znikają w ciągu tam 15 minut, one się pojawiają, za chwilę ich nie ma, albo nagle osoby, które tam pracują od tej drugiej strony, w tej linii lotniczej, one nagle widzą, że kurde, wszystko tam się sprzedaje, tak nagle, i nagle patrzą, sprzedało się po 10 zł. Szybko to anulują, wycofają. Kiedyś linie lotnicze chciały już tam jakieś odszkodowania od kupujących i anulować jakby te tanie bilety. Okazało się, że nie ma, że prawo konsumenckie mówi inaczej. Była oferta, ja kupiłam, koniec, tak? Więc oni już nic z tym nie robią. Natomiast ja zawsze, jak widzę jakieś fajne miejsce, nawet w Europie, tam tak zwane te city breaki, tak, ja widzę Londyn za 10 zł, ja kupuję 8 biletów. I potem mam 24 godziny na wpisanie danych osobowych. Ja dopiero potem dzwonię do koleżanek, pytam, czy leci, czy nie leci. Ona ma 5 godzin na podjęcie decyzji. Jak leci, no to ją dopisujemy. Nawet jak nie zbiorę 8 osób, tylko 4, no to trudno, przepadą mi 40 zł, tak? Jest coś takiego jak bilety lotnicze, które nazywają się multi-city. Czyli na przykład, jak ja wylądowałam w tą stronę, jak ja wylądowałam tutaj w tym Hanoi i się przemieściłam tam, nie pamiętam ile było, 1500 czy tam 2000 kilometrów do Saigonu, to ja nie musiałam potem wracać z powrotem, żeby wracać stąd do domu, bo zazwyczaj są bilety na przykład, nie wiem, Warszawa-Wiedeń, Wiedeń-Warszawa, tak? A tu miałam na przykład tam chyba z Wiednia, Wiedeń-Hanoi, a potem miałam Saigon-Wiedeń, czyli nie musiałam wracać do tego miejsca, żeby jechać do domu, tylko zwiedziłam i jechałam stąd. I to trzeba w aplikacji zaznaczyć, że interesuje mnie bilet multi-city i on wtedy tam podświetli miasta, które się wybiera po prostu, nie? To jest też taka fajna. Można zmieniać? Jak to wygląda, że no wybiera sobie, ale data, konkretne daty, czy ty możesz to edytować? Jak to działa? Możesz sam sobie wybrać i datę, i miejsce. Ale w momencie zakupu, tak? Tak, w momencie zakupu. Czyli musisz zaplanować jednak podróż i to musi być zaplanowane. Ja nawet kupuję bilet, potem planuję podróż. Czyli o, dobra, widzę, że jest tani lot do Wietnamu na przykład, tak? Że o, fajna cena, kupuję. No to wchodzę sobie w zakup tego biletu w dniu, kiedy widzę, że jest tani, i potem sobie szukam daty powrotu i ja sobie tam przeklikuję. Tego dnia mam drożej, tego dnia mam taniej, a kurczę, 5 dni w ogóle później mam za darmo, za 0 zł, tak jakby, tak? Bo są takie opcje. I wtedy na przykład jak bilet w jedną stronę kosztuje na przykład 1600, a w drugą kosztuje na przykład 1000, no to się robi razem 2600, łączny bilet, tą z powrotem. Ale jak ja znajdę sobie taką datę, że jadę na przykład za 1600, a powrót mam za 0 zł jakiegoś tam dnia, no to ja zabiłabym w dwie strony za 1600. I wtedy jak sobie wybierasz tą drugą datę powrotu, to tam też masz możliwość, jak zaznaczyłeś w ogóle u góry, że multi-city, to tam ci się pojawiają różne inne miejscowości, oczywiście w tym samym kraju, bo z niego wracasz, tylko z innego jakby lotniska. To jest też fajne rozwiązanie, że nie musisz potem wracać z powrotem na to samo miejsce, żeby do domu wrócić. Znaczy, jak ja kupuję bilety, to zauważyłem jedną ciekawą rzecz, mi się tak wydaje przynajmniej, że na przykład tam jest linia lotnicza, w jedną stronę daje cenę tanią, ale już powrotne są przeważnie drogie, lub odwrotnie jest, że no jest... powrotny jest tani, a tamtą stronę jest drogo. Zwłaszcza to w tanich liniach lotniczych tak często jest, że na przykład leci się do Bułgarii za 100 zł, ale już powrót jest minimum 600, nie? Mhm. I nie można taniej kupić bilety, po prostu wszystkie są po 600. Jak, tak, ale też jak ktoś planuje taki wyjazd, to fajnie sobie go zaplanować trochę wcześniej, bo im bliżej do wyjazdu, tym te loty są droższe. Tak, na przykład ja bym sobie teraz wymyśliła, że za tydzień gdzieś lecę, no to będą mega kosmiczne ceny, mimo że ja sobie włączę 7 laptopów i aplikacje VPN i te wszystkie rzeczy, nie będzie tanio po prostu. Im dalej, tym po prostu jest taniej. I powiem wam na przykład, jak miałam takich przyjaciół czy znajomych, którzy się do mnie dołączają do wyjazdu, to na przykład tak, ja kupuję bilet na przykład dla mnie, dla mojego męża, najtaniej oczywiście za 1200 czy tam 1400 zł w dwie strony, po czym mijam dwa tygodnie, przychodzi do mnie koleżanka na kawę i ona mówi: jak to lecicie? Czemu mi nie powiedziałaś, ja lecę z wami? No i my szukamy taniej tego biletu i już na przykład ma za 1400, to jest i tak tanio, więc kupuję, nie? No ale potem przychodzi ktoś jeszcze, albo ona dzwoni: słuchaj, bo ja jeszcze powiedziałam komuś tam, oni też chcą lecieć. No i na przykład już jest 1700, to i tak jest tanio, kupują. Potem ktoś do mnie dzwoni, że chce dołączyć, ja patrzę, mówię: nie no, 2000 to nie jedziesz. Mówię: szkoda kasy, mówię, poczekaj, pojedziesz innym razem. No ale mnie to korci, więc ja znowu za jakiś czas odpam ten komputer i mówię: ty słuchaj, jest za 900 zł, taniej niż ja. No i ta osoba wtedy też dołącza i czasami osoby kupują te bilety w różnym terminie, i różne są te ceny. Czasami się zdarza nawet, że tydzień przed wyjazdem się nagle okazuje, że jest ostatnie miejsce w samolocie i ono jest, nie wiem, za symboliczne tam 500 zł na przykład, tak?
No ale ogólnie, jeżeli ktoś kupuje takie loty, to lepiej kupować je troszeczkę wcześniej z wyprzedzeniem. I nie, że ty masz urlop od do i wtedy, tylko najpierw sobie kupić lot, a potem planować w tym czasie urlop, bo to ty się musisz dopasować pod tanie loty, a nie tanie loty pod ciebie. Taka jest zasada. No chyba, że korzystasz z tych aplikacji i błędów taryfowych, to tam nie masz wyboru, tam po prostu jest błąd. Lecisz albo nie lecisz. Ale to są takie tanie pieniądze, że nawet jakbyś nie poleciał, a kupisz, to tam przeżyjesz, przełkniesz ślinę, ale też po prostu taki spontan, bo to są takie wyjazdy na już. W sensie ja dzisiaj widzę na przykład, że jest na za tydzień, czy na przykład za 10 dni. I to są takie tanie wyjazdy, to są zazwyczaj weekendy, więc ja zawsze mam czas, a też inne osoby, nawet jak nie mają tego urlopu, to mogą pojechać, no bo to jest weekend, a jeden dzień zawsze dostaną wolne, nie? Aniu, ale powiedz o tym, że jakąś aplikację tutaj słuchacze są oglądający. Słuchajcie, powiem wam o innej aplikacji. Korzysta. Ja tych aplikacji mam bardzo dużo. To jedno wymień, którą byś mogła z czystym sercem powiedzieć. Wszyscy w swoim telefonie instalujecie. Aplikacja nazywa się Pepper, kojarzycie? Ja nie wiem, czy nie można też kupować do nich produktów ogólnie, tak? Tak. Słuchajcie, to jest aplikacja, która polega na tym, że nam pokazuje ogólnie tanie produkty, wszystkie, nawet spożywcze, elektronikę, ale bilety lotnicze też od jakiegoś czasu tam są. Słuchajcie, ja przez Peppera kupiłam wczoraj mój lot do Meksyku na maj za bardzo tanie pieniądze. Natomiast tam też nie masz widełek, tylko jest gotowy, tak? A ja bym chciał wrócić jednak do podróży tu i tam, a mianowicie, żebyś mi powiedziała, jak już tam jesteś, to z czego korzystać, żeby to było tanie, czyli gdzie jesz, czym się przemieszczasz, jak szukasz bilety, jak kupujesz bilety, jeszcze trzeba coś gdzieś zwiedzić i tak dalej. Jak sobie z tym radzisz? To znaczy tak, no na miejscu to zazwyczaj w tych krajach wszędzie jest, przemieszczasz się zazwyczaj taksówkami, no bo nie ma innej opcji, czyli właśnie albo Grab, albo Bolt, zależy jaki tam kraj. Ogólnie te wszystkie Graby czy Bolty są tanie, więc tam nawet nie ma co się zastanawiać. Jak jesteśmy większą grupą, czasami po prostu opłaca się wziąć wynająć jakiś samochód, taki 10-osobowy czy 12-osobowy, to na miejscu po prostu sobie organizujemy. Nawet powiem wam tak, jak jadę nawet Grabem gdzieś w jakąś bliską odległość, to od razu zagaduję do gościa, że słuchaj, ale jutro chcemy jechać tam czy siam, może masz jakieś inne auto, jakieś większe, albo może masz kolegę, który chciałby zarobić, bo oni na tym Grabie zarabiają małe pieniądze, musi zrobić bardzo dużo kursów dziennie, żeby mieć jakąś fajną kasę, a i tak oddaje prowizję, tak? Więc jemu naprawdę warto czasami pojechać z nami cały dzień spędzić, my go jeszcze weźmiemy na obiad, jeszcze zje, bo na nas są takie śmieszne kwoty, bo tam naprawdę w Azji jest tanio, więc jemu naprawdę się opłaca taki dzień z kursowania Grabem jakby odstawić z boku i pojechać na przykład z nami jako tam całym busem, tak? I teraz zależy jeszcze w jakim kraju, no bo w jednym są jakieś promy, w jednym są jakieś, tak jak w Bangkoku są tramwaje wodne, w innych jest tanie metro na przykład i łatwiej tym metrem, bo są korki, no zależy właśnie gdzie, to wszystko się raczej na miejscu dowiadujemy, nawet jak ktoś nie wie, to w hotelu wystarczy zapytać na recepcji, wszystkie te panie ładnie, pięknie powiedzą, nawet jak ktoś nie zna języka, to bierzesz telefon, włączasz też translator Google, ładnie mówisz po polsku, pani odsłuchuje w angielskim języku, ona odpisuje, czy odpowiada głosówkę, tak, po angielsku, ładnie słuchasz w polsku, więc to, że nie znasz języka, nawet nie ma żadnego problemu, zawsze się gdzieś tam dogadasz, a w hotelach też wszędzie jest Wi-Fi, żeby się połączyć z tym wszystkim, tak. No, natomiast jeżeli chodzi o loty, te wewnętrzne, to ja je kupuję już tutaj z Polski. Aniu, a jak właśnie jest z hotelami? Bo nie wiem, czy już, chyba jeszcze nie mówiłaś o tym, jak tanio można wyrwać taką, wiesz, fajną kwotę na hotelu, który właśnie nie jest hostelem, nie? Znaczy tak, ogólnie jeżeli chodzi o podróżowanie po Azji, no w Europie głównie jest Booking, tak? No to każdy chyba w Polsce go zna, chyba nie ma osoby, która nie zna Bookingu, czyli wiesz, na tym czym to polega. Natomiast w Azji ten Booking też jest, ale tam bardziej znanym portalem jest Agoda, czyli ten sam hotel, który widzisz na Bookingu, tam powiedzmy cenę masz, nie wiem, 500 zł za dobę, za dwie osoby, on nagle w Agodzie kosztuje 250, czyli połowę tej ceny. To już jest po pierwsze taniej, bo korzystasz jakby z innej platformy, ale też no, trzeba znowu wyjść tak jak w tych lotach, co zrobić, żeby ten bilet kupić tanio, też są błędy taryfowe, to są znowu inne aplikacje, ale też w związku z tym, że ja z moim mężem, bo teraz już nawet on bardziej prowadzi firmę szkoleniową,
to my mamy też te konta jakieś VIP-owskie, najpierw były Genuis, już każdy prawie ma te Genuis, czy Genuis, jak to się tam wymawia, ale mamy takie duże już konta, ponieważ jak my na przykład robimy, nawet tu w Polsce, tak, bo w Polsce też jest Agoda, tylko ona jest mniej używana, to nawet jak kupujemy hotele nawet dla, nie wiem, 100 osób, bo mamy szkolenie i mamy, nie wiem, przespać, bo jest szkolenie weekendowe, sobota, niedziela z noclegiem i my mamy przespać w jakimś tam hotelu, nie wiem, tu u nas w górach, w Brennej na przykład, często w hotelu Cottage, o, polecam, na szkolenia, fajne miejsce, fajne sale i tak dalej, no to ja też zyskuję też na tym, że mam już taki po prostu, no dla przeciętnej osoby no nie będzie takich zniżek, bo po prostu no nie śpi tyle ani w kraju, ani za granicą. Jest taka aplikacja, zaraz wam powiem, no nie, nazwę wam powiem na końcu, najpierw wam o niej opowiem. Okej. Okay. Która polega na tym, że śpisz za darmo. Tak naprawdę znalazłam tą aplikację wtedy ja, nie mój mąż, to było jakieś 7 lat temu, kiedy pojechaliśmy do Ukrainy, nie było tam wtedy wojny, myśmy często wpadali sobie do Lwowa, ja po prostu kochałam wtedy Lwów, te wszystkie klimatyczne knajpy, tanio w ogóle, więc myśmy zwiedzili cały Kijów i Odessa, byliśmy 3 razy raz z moją córką też w wakacje tam w Arkadii, w różnych miejscach. Ja tam pojechałam pierwszy raz, słuchajcie, to trafiłam na tą aplikację, gdzie dziewczyna oferowała u niej za darmo w domu spanie, ale ja do niej napisałam, że ja nie chcę u niej spać, bo ona miała spanie i jako przewodnik, więc ja mówię, ja nie chcę u ciebie spać, ja ci, ona chciała tam 100 zł za dzień, nie? No nas było 6 osób, no to wyszło po tam 15-20 zł od osoby, ja mówię, ja nie chcę u ciebie spać, tylko ty się z nami spotkaj i nas oprowadź po tym domu i wszystko nam pokaż, i ona nam to wszystko pokazała, w ogóle operę, wszystkie tam inne miejsca, jeszcze mówiła po polsku, bo się okazało, że studiowała w Warszawie jakiś czas, więc pięknie po polsku, perfekt, oprowadziła nas i ta aplikacja ogólnie polega na tym, że przez tą aplikację wyszukujesz sobie ludzi, którzy w tej aplikacji są zarejestrowani i oni oferują za darmo u ciebie nocleg, więc śpisz jakby u nich w domu. Warunkiem jest to, że jak ktoś z nich kiedyś przyjedzie na przykład do Polski, no to śpi u mnie, tak? Więc to jest taki warunek. I słuchajcie, ja z tego osobiście nie korzystałam, no bo ja nie lubię, ale mój mąż pojechał właśnie ze swoją córką do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, tam inne jeszcze miejsca, no nie pamiętam gdzie byli, ale byli w różnych miejscach, więc naprawdę mieli dużo doświadczeń, słuchajcie, byli tam 20 dni, nie zapłacili ani za jeden nocleg, prawie każdy z nich ich jeszcze wyżywił, zabrał do restauracji, poznali świat od innej strony i zapłacili, i nawet potem im było głupio już, więc sami zaprosili ich tam w parę miejsc na obiad, ale mieli za darmo pobyt w Stanach. Ta strona nazywa się Couchsurfing, ta aplikacja. Tak, tak. Ja też nie chciałem tego mówić, ale właśnie o niej mi właśnie Agnieszka powiedziała, bo Agnieszka też z niej korzysta. Pamiętam, że Agnieszka mi jeszcze poleciła aplikację, nie pamiętam dokładnie nazwy, chyba nazywa się Tor i ona polega na tym w Stanach, że zamiast wynajmować samochód od właśnie wypożyczalni samochodów, takie same ogłoszenia dają prywatne osoby i to jest też dużo tańsze, bo jak my wtedy też nie zdążyliśmy już wynająć za pomocą apki, to zapłaciliśmy chyba właśnie 7 tysięcy około za wynajem tego samochodu na jakieś 10 dni z tych naszych 2 tygodni lub nawet 16 dni, a tam jak szukaliśmy, to były nawet o 1/3, w sensie 1/3 tej kwoty za wynajem samochodu. A na kolejnym live'ie domyślam się, że takich wskazówek będzie jeszcze więcej, więc jak chcecie lecieć do Stanów za 100 zł ze wszystkim, to na następnym live'ie. A przede wszystkim dajcie nam lajki, jeśli się podobało, dajcie subskrypcję na kanale, jeśli oglądacie kanały, oglądajcie filmy z Anią, z innymi podróżnikami, które tam są, pokazujemy cały świat, przygotowujemy też bardzo fajną zabawę podróżowania w Polsce, ale to jest gdzieś za około miesiąc. Pojawi się bardzo, bardzo ciekawa propozycja z naszej strony, gdzie podróżując też będziecie mogli oszczędzać. No i co? Ja myślę, że powoli byśmy lądowali, jak to mówię za każdym razem, że my lądujemy. Dzisiaj kończymy. Tak, kończymy. Aniu, dzięki. Paweł, dziękuję bardzo wam. I wszystkim dziękujemy. Zapraszamy do następnego live'a. Cześć wam wszystkim. Na razie, cześć.